Dzień dobry, witam wszystkich widzów na kanale Tej od WFIT. Dziś tak trochę nietypowo jak na nasz kanał, bo gościmy w hodowli u kolegi Marka Kolińskiego, który jest hodowcą gołębi wysokolotnych, dokładnie chyba zamojskich, tak? Tak, gołębi w rasie zamojski i roztoczański wysokolotny, te dwie rasy. Bardzo blisko ze sobą spokrewnione, praktycznie rasa równie dobrze, ta druga roztoczański wysokolotny mogłaby być uznana jako odmiana barwna, ale po prostu w trakcie rejestracji tej rasy uznano, że będzie tworzona jako odrębna rasa. To tak jak z owczarkami niemieckimi, jak ktoś jest zorientowany, są psy z normalnym włosem i z włosem długim. Kiedyś to była odmiana, a teraz jest to odrębna rasa. Taka sytuacja dla porównania. No to może coś tutaj kolega, nie wiem, bo ja w sumie też nie do końca wiem, o co pytać, bo nie mam jakby wiedzy na temat ozdobnych gołębi. Może kolega coś tu więcej nam opowie o samych gołębiach. Bardzo chętnie. Słuchajcie, jesteście w hodowli gołębi Marka Kolińskiego w Jaksicach. Ona nosi nazwę Zamoj Pigeons Loft. I taki kanał jest na YouTubie nawet, nie? I właśnie stworzyłem kanał filmowy na YouTube i on otrzymał też nazwę Zamoj Pigeons. Zamoj to jest angielska nazwa tej rasy, od miasta Zamość, polska nazwa Zamojski. A pigeons, no to wszyscy wiecie, to gołębie. A loft to gołębnik, czyli gołębnik dla gołębi zamojskich. Tak by to można przetłumaczyć na język polski, ale starałem się tą nazwę też zrobić w języku angielskim, żeby zainteresować tą rasą odbiorców spoza naszego kraju. I muszę powiedzieć, że wielu hodowców spoza Polski interesuje się tymi gołębiami. To są gołębie wysokolotne. Tutaj Dawid powiedział gołębie ozdobne. Nie jestem zwolennikiem nazywania tych gołębi gołębiami ozdobnymi. Dla mnie gołąb ozdobny to może raczej taki gołąb jak pawik czy gil, hodowany głównie dla takich cech pokrojowych, właśnie służących jakiejś tam, powiedzmy, ozdobie. Tak? Natomiast te gołębie to są gołębie sportowe, tak samo jak gołębie pocztowe. Natomiast specyfika sportu jest zupełnie inna, a wręcz przeciwna. Tak jak w sporcie gołębiami pocztowymi chodzi o to, aby gołąb w jak najszybszym czasie pokonał drogę z punktu oddalonego od jego gołębnika, gdzie został wywieziony, żeby trafił tam na miejsce, tak w naszym przypadku chodzi o to, aby gołąb jak najdłużej utrzymał się w powietrzu, czyli jak najpóźniej wracał do domu. Gołębie pocztowe wywozi się daleko od miejsca ich bytowania, natomiast my loty urządzamy ponad gołębnikiem. Gołębie startują do lotu konkursowego tutaj na miejscu, na podwórku. Mogą wystartować z wlotu, mogą wystartować z kosza. Ja osobiście preferuję start gołębi z koszyka transportowego, no bo i tak przed lotem konkursowym trzeba te gołębie opisać, sprawdzić numery obrączek, zrobić protokół, więc lepiej będzie, jeżeli one już od razu będą w koszyku. No i puszczamy je do góry. I one wzbijają się bardzo wysoko. Ta rasa gołębi, chociaż bardzo taka niepokaźna dla hodowców gołębi pocztowych, to takie mikrusy, potrafi wzbijać się naprawdę na niebotyczne wysokości poza granicami ludzkiego wzroku. Ja osobiście do filmowania gołębi używam kamery z powiększeniem 26-krotnym i nie jestem często w stanie tych gołębi po prostu dosłownie namierzyć. A jak to się odbywa tutaj, bo z tego co wiem, to sędziowie na podwórko, tak? Przyjeżdżają i wspólnie? To są tak zwani obserwatorzy. Właśnie pełnią rolę taką sędziowską, czyli oceniają tutaj jakość tego lotu i czuwają nad tym, aby rzeczywiście te gołębie przebywały regulaminowo w powietrzu. I tam są pewne zasady tego lotu. Mianowicie takie, że w przypadku gołębi w rasie zamojskiej, roztoczańskiej, wysokolotnej, one nie mogą odchodzić od pionu, czyli one idą pionowo do góry i nie mogą gdzieś daleko odchodzić na bok. Dopuszczalne oczywiście jest na dużych wysokościach przy wietrze jakieś odejście tych gołębi na bok, ale one nie mogą ginąć z oczu na horyzoncie. One mają ginąć z oczu w zenicie. Generalnie też jest taka zasada, jeżeli tam nastąpi jakiś atak jastrzębia, sokoła, czy nie wiem, przelot, chociażby tutaj helikopterów jest mnóstwo wojskowych. A zdarza się, że tak wysoko drapieżnik atakuje, nie? Zdarza się. To wtedy one muszą w ciągu godziny od takiego ataku z powrotem wrócić na punkt. Jeżeli go on w ciągu godziny nie wróci, jest dyskwalifikowany. Jeżeli zginie w zakryciu,
to ma 3 godziny czasu na to, żeby się tam z powrotem ukazać. Na prośbę hodowcy można taką obserwację przedłużyć. Ja osobiście obserwuję u moich gołębi, takie sytuacje bywają, że one są w zakrycie dłużej niż 3 godziny. To ile taki gołąb się utrzymuje na takich zawodach waszych? Tutaj w przypadku gołębi zamojskich takie czasy rekordowe to są czasy w granicach przekraczających 8 godzin lotu. I te obserwatorzy tutaj wspólnie z tobą hodowcą 8 godzin przebywają? I tak mają lepiej niż w przypadku rasy wysokolotnej, jaką jest tipler angielski, bo nie wiem czy wiecie, ale tiplery rekordowe loty mają powyżej grubo 20 godzin. Naprawdę? Naprawdę. To z nocowaniem? Tak. Nie, tutaj no jak to się odbywa, zasady właśnie są takie, że wypuszcza się gołębia o świcie albo nawet jeszcze załóżmy tam w nocy, ale powinien lądować przed zmierzchem. I one są tam specjalnie przygotowywane do tego. Ale w przypadku naszych gołębi nie jest nam potrzebne to, żeby latały 20 godzin. Niech sobie latają te 8, 9, no nie wiem, tak, maksymalnie tak. 10 to wystarczy. Jest ok. Może zapytać. To jeżeli muszą te 8 godzin wytrzymać w powietrzu, no to też kwestia przygotowania, na pewno suplementacji, karmy, nie? Tak, tak, na pewno. Zdrowie. I tutaj też sobie trzeba zdawać sprawę z tego, że jest troszeczkę inna filozofia. Gołąb pocztowy potrzebuje bardzo dużo energii na przybycie dystansu w jak najkrótszym czasie. I tutaj często też jest tak, że gołębiowi pocztowemu jakby ta jego duża masa w dobrej kondycji nie przeszkadza. Natomiast w przypadku gołębia wysokolotnego na pewno takie karmienie nie dałoby szans na osiąganie dobrych wyników w locie. Te gołębie dosyć... To może podpowiesz, jak tu z karmą wygląda, bo ja jestem no, ciekawy. Tak, tutaj... Bo my, tak jak sam wspomniałeś, energetyczne karmy do lotów, powiedzmy, końcem tygodnia, nie? Tak. Jakaś tak. tam odbudowa, lekkostrawne. Tak, tak. A tutaj, u was? Tutaj tak. Tutaj, jeżeli chodzi o ten okres, jakim teraz się znajdujemy, bo tutaj za mną jest gołębnik rozpłodowy, no to rozpłód, wiadomo, tak jak u wszystkich ras, czyli generalnie karma i bogata w węglowodany, i bogata w białka, i bogata w energię, tak, żeby wszystkie te składniki zapewnić. Natomiast jeżeli chodzi już o gołębie takie lotowe, no to tu już zupełnie inaczej niż w przypadku pocztowych. Na początku młode, jeszcze obficie karmione, żeby miały dużą masę ciała na początku treningów, bo to jest, nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale ten gołąb potrafi zrobić coś takiego. Wylęgnie się, zostanie wykarmiony, nie przypilnujemy, żeby był bogato karmiony na tym okresie usamodzielniania się, on dosyć straci wagę, wyjdzie sobie na wylot i w pierwszych minutach lotu razem się z kolegami zabiera na wysokość zakrycia. W związku z tym, co się dzieje, musi być przygotowany. Marne szanse na powrót, bo ten gołąb ma więcej energii do lotu niż oleju w głowie. Więc tutaj rzeczywiście ja jestem takim zwolennikiem takiej filozofii. Na początku obficie, na początku nawet dużo grochu ciężkostrawnego, żeby ten gołąb nie miał specjalnie chęci do latania. Ale... A stosowanie naszych granulatów? Bo tu dużo hodowców ode mnie dzwoni, pyta właśnie. Stosuję granulaty w zależności od pory oczywiście w hodowli. Stosuję pierzeniowy, stosuję Fit na zimę, stosuję ten Protimax na lęgi i stosuję Adenostop przy odsadzaniu młodych. No bo chyba energetyczny by tutaj nie miał racji bytu, co? I energii w ogóle nie stosuję. Nie mam potrzeby stosowania energii. Natomiast karmienie gołębi w stadzie lotowym polega na tym, że jest tak, głównie lekkostrawna dieta, dosłownie karmy typu dieta, tak? Dobieramy sobie karmy, które mają w nazwie dieta, z dużą ilością jęczmienia, nawet co najmniej 50%. Moi koledzy od pocztowych pukają się w głowę i mówię, że ja te gołębie zagłodzę. Nie, no teraz się w pocztowych też robi ryżbady. Tak, jak widzą, co mają w korycie, to mówią, ty je zagłodzisz. Natomiast nie, spokojnie, lekciutko karmimy. I te gołębie, jeżeli są w formie takiej do dobrych treningów, zaczynają nam regularnie fajnie latać. I teraz, jeżeli gołąb nam fajnie lata, to jeżeli już miał za sobą większą liczbę treningów, no to musimy troszeczkę mu tą dietę uzupełnić. I wtedy takie rozważne... No bo też spalają, nie? To tak, trzeba je odbudowywać. Rozważne dodawanie energii. Rozważne dodawanie... Trzeba te gołębie obserwować, trzeba jakby wiedzieć, no, wyjść z praktycznego doświadczenia, jakie są potrzeby. I wtedy karma
energetyczna, czyli drobne nasiona, nasiona roślin oleistych typu konopia, typu słonecznik. Ja też z powodzeniem stosuję orzeszki ziemne, z tym, że je mielę. W malakserze rozdrabniam. Tak lekko, delikatnie puszczam malakser na chwilę, żeby je rozbić i stosuję takie wspomaganie w energię. I to wspomaganie następuje na przykład przed planowanym lotem oficjalnym, konkursowym dwie doby. A też u Was te loty się, tak że tak powiem, w weekend odbywają, czy...? To tutaj jest sprawa dowolna, jak się dogadamy z obserwatorem. To może być w ciągu tygodnia, to może być w weekend. No i... A ile takich lotów w sezonie? Ile się uda. A, ile się uda. Są tacy, którzy robią bardzo dużo lotów, są tacy, którzy robią dosłownie jeden lot w sezonie. I słuchajcie, sprawa jest też o tyle trudna, że... No, można się umówić z obserwatorami na przykład na sobotę, tak? No i okazuje się, że nagle pada deszcz, nagle jest bardzo silny wiatr. Ja mogę powiedzieć tak, oficjalnych lotów konkursowych miałem 4 tylko. W zeszłym roku? Nie, w zeszłym roku miałem 1 tylko oficjalny lot. A to dlatego, że miałem wspólny głębnik, będziemy o tym za chwilę mówili. Ale wszystkie 4 loty konkursowe w mojej hodowli odbywały się przy bardzo silnych wiatrach. Ostatni lot konkursowy odbywał się przy wiatrach rzędu 60 na godzinę. To też ciężko temu małym gąbkowi, tak powiem, ciężko się utrzymać. I zaraz Wam coś pokażę. Spróbuję tutaj pokazać takiego gołębia tak zwanego długiego, tak? Czyli takiego, który wyróżnia się tym, że jest już, zobaczcie. To jest ogon tego gołębia. U pocztowego to on by lotka, sterówka była gdzieś pewnie tej długości, prawda? Mhm. Skrzydło olbrzymie, długie. Ten gołąb jest lekki. On waży połowę z tego, co pocztowy gołąb. To jest samiec karmiący, on w tej chwili jest w dobrej kondycji. To nie jest kondycja taka lotowa. Ale zobaczcie, teraz przy silnym wietrze, jaką ten gołąb ma robotę, nie? One naprawdę muszą sobie poradzić. Oczywiście można hodować gołębie nieco krótsze. A jak to jest na przykład z tymi zawodami? Podpytam, czy wszystko, wszystkie całe stado się wypuszcza naraz, czy...? Tak. Wszystkie gołębie wypuszcza się naraz, one muszą równo wystartować. O, tutaj mamy taką troszeczkę krótszą samicę, ale zobaczcie, w dalszym ciągu ogon, jak wygląda, tak? Skrzydło. Ale na długie sam... te pióra mają, nie? Tak, bardzo długa lotka jest, bardzo długa sterówka. Sam mostek to jest tyle, tak? 6 cm może, tak? Tutaj nie ma takich mięśni jak u pocztowego, że tam możemy dopatrywać się tego różowego mięśnia, prawda? O, tutaj widzimy mostek, tak prześwituje, ciałko takie różowe. Ale generalnie, jeżeli on jest w kondycji, no to wiadomo, że on tam w miarę ten mięsień oczywiście piersiowy musi mieć rozwinięty. No i te gołębie, jeżeli jest bardzo silny wiatr, no to wiecie, to też ten lot jest utrudniony na pewno. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że w przypadku moich gołębi, na przykład w zeszłym roku 3 gołębie startowały w locie konkursowym w tej rasie roztoczańskiej. To były dosyć długie i takiej budowy gołębie. Tutaj na przykład, o, ta samiczka, którą miałem przed chwilą w ręku, brała udział w tym locie. Jeszcze nawet dłuższy samiec był, który, gdzie on mi teraz usiadł? O. No niestety samczyka Wam teraz nie pokażemy, bo jest na wolierce, a nie będę go tam teraz zmuszał do powrotu. No ale właśnie to jest taki gołąb, tak jak ten samiec przed chwilą, tutaj jest samica z takich gołębi troszeczkę dłuższych. Także one rzeczywiście, no w locie, słuchajcie, to jest kapitalne, bo on leci często, o, na takim ogonie. I tak się utrzymuje. Tak, taki ogon jest rozłożony, o, i w ten sposób on potrafi często szybować i nawet potrafi szybować z takim ogonem. To pewnie można zachęcić widzów. Na 180 widzów. Stopni. Także jeżeli byście sobie chcieli zobaczyć, jak wygląda lot, to zapraszam, na moim kanale filmowym są playlisty i można sobie otworzyć playlistę Lot Gołębi Zamojskich. Tutaj w opisie też dodam link do kanału. Także na pewno tam znajdziecie takie informacje. No i też oczywiście są gołębie takie troszkę krótsze.
O, tutaj mamy samiczkę z takich gołąbeczków krótszych, to jest w rasie zamojskiej samiczka. O takim umaszczeniu, które my nazywamy szkapleżak. Od tego, że jest taki rysunek tego szkapleża na niej, czyli takiej kamizelki jakby tutaj, przebiegającej przez plecy, przez pokrywy skrzydeł. Oj, zobaczcie, to jest taki mniejszy gołąbeczek, ale też to skrzydło pomimo wszystko, nie? Ogon. Także to są gołębie, które dosyć specyficznie lecą, bo one mają wolny lot. To jest, no w ogóle ten gołąb nigdy nie leci przed siebie, tak jak pocztowy, tak? Chyba, że nie wiem, ucieka przed drapieżnikiem. Generalnie wzbija się do góry, robi takie często niepełne koła. Czasami zrobi koło, ale często robi tak. Wzlatuje na przykład takim półkolem, potem szybuje z wiatrem, znowu podlatuje. To jest taki bardzo spokojny lot. I generalnie gołębie te nie powinny, tak jak powiedziałem, odlatywać na bok. Nie powinny latać w takich kołach. To jest taki lot z przeważającą częścią utrzymywania się w pionie, z dużym takim udziałem właśnie podczas lotu szybowania. Te gołębie potrafią często szybować i uwielbiają szybować, i przy idealnych warunkach, jak się uda faktycznie trafić na fajną pogodę, bez jakiegoś wielkiego wiatru, ale też nie taką z stojącym powietrzem, i jeszcze wtedy, kiedy się trafi na prądy wznoszące, czyli wtedy, kiedy u góry jest zimno, na dole jest cieplej i to ciepłe powietrze podnosi się do góry, to wtedy rzeczywiście naprawdę można uzyskać bardzo fajny, długi lot. No u mnie w tym roku już miałem, też jest film z 20 marca, lot powyżej 7 godzin w przypadku jednej samiczki, i wtedy wyobraźcie sobie... Jedna pojedynka sama zostaje u góry? Ona została u góry, tak, powyżej 7 godzin. I wtedy była temperatura według aplikacji Ventusky na poziomie 14-17 poniżej zera. Ale góry. Też dzięki temu były prądy wznoszące. Bo troszkę to nagrzane powietrze tutaj cieplejsze i tak się podnosiło, chociaż było zimno. I potem miałem po kilku dniach kolejny lot, wtedy już trzy gołębie zrobiły dokładnie 6 godzin 36 minut. Czyli taki fajny, przyzwoity lot. Także... A taki trening ich, powiedzmy, na co dzień, codziennie się odbywają ich obloty, czy...? Generalnie tak, na początku nawet codziennie, ale jeżeli one już jakąś taką formę łapią, to ja im robię tak na przykład co 2-3 dni trening, żeby one też trochę mogły zregenerować się, odpocząć i nabrać takiej większej... A ile tak w treningu lotują? No i najczęściej treningi są lepsze od lotów, bo wtedy nie ma presji czasu, tak? Zdarza się, że uda się trening w dobrej pogodzie i możemy obserwować fajne rezultaty. Natomiast no, właśnie ze względów tych, że muszą być obserwatorzy i no, to wymaga ściągnięcia ich na określony termin, organizacja takiego lotu no, nie jest łatwym zadaniem. U mnie jeszcze dodatkowo utrudnia to fakt, że prowadzę wspólny gołębnik we współpracy z firmą EJB Jacka Bereźnickiego. To wszyscy hodowcy pocztowi chyba znają z gołębników. Uruchomiliśmy wspólne gołębniki i pierwszy z nich powstał w Kobyłce koło Warszawy u kolegi Janusza Raka i on nosi nazwę WG EJB Vanvet. EJB to właśnie ten przydomek w nazwie od firmy EJB Jacka Bereźnickiego. I on już powstał w 2019 roku. W ubiegłym roku ten właśnie gołębnik firma EJB postawiła u mnie na potrzeby wspólnego gołębnika WG EJB Zamoj Pigeons Loft. I w ubiegłym roku pierwsza część gołębi już tutaj startowała w rywalizacji. Były to gołębie od 12 hodowców, 60 ptaków brało udział. Zorganizowaliśmy wtedy 12 lotów konkursowych i jeden lot specjalny, pozakonkursowy. On dostał nazwę Challenge R. Jak sama nazwa wskazuje, było to takie wyzwanie. Koledzy się umówili, że dadzą najlepsze gołębie. Ryzykowali bardzo dużo, bo u mnie wygrywał gołąb z drużyny. Drużyna gołębi wygrywała. Najlepsza drużyna złożona z trzech ptaków. I wielu hodowców miało już w tym czasie przetrzebione te swoje drużyny. No i po tym locie kilku z nich straciło możliwość w ogóle udziału w rywalizacji finałowej tej drużynowej, bo już nie mieli drużyn. Bo w tym locie na 8 gołębi, które wzięły w nim udział, 4 zginęły. Ale też był fajny czas.
Czyli ja rozumiem, jak tu było 60 gołębi na wspólnym gębniku, tak. Wszystkie są naraz wypuszczane na... Na początku tak. Ale jaką momentu... mówię już taka ta rywalizacja niby tych zawodów? Też, słuchajcie, tu to jest tak, u mnie do momentu rozpoczęcia już twardej rywalizacji to zostało około 50% ptaków. Po okresie adaptacyjnym. I ataki sokoła, i ataki drapieżnika. Ty pytałeś o Dawid, czy na dużej wysokości. No, mam też film, gdzie widać fragment ataku sokoła, bo nawet nie wiedziałem, że go nagrywam. Nie wiedziałem, że go nagrywam. A to była wysokość około 700 metrów, gdzie obserwowałem ptaki. I widać, jak sokół już opuszcza się w ataku za nimi. Także one, te ataki sokoła, generalnie odbywają się na bardzo dużej wysokości. I sokół lubi atakować ptaki wysokolotne i to jest bolączką hodowców gołębi wysokolotnych, że tam, gdzie jest introdukowany sokół, on zmienia nawyki swoich polowań. Tak jak na przykład w dzikiej naturze on musiałby się uganiać tam za ptakami na małych pułapach, ścigać się z nimi, tak, gonić, tak sokół, jeżeli zaczyna atakować gołębie wysokolotne, utrwala u siebie technikę łowiecką polegającą na tym, że czeka na bardzo wysokim pułapie na przylot ptaków na tą wysokość. Oczywiście wtedy leci pod słońce, żeby one go nie widziały, a on dzięki temu ma dobrą widoczność, bo patrzy ze słońcem. No i tak jak jest typowy atak sokoła, czyli składa skrzydła krótko przy ciele i z wielkim impetem... To mówią, że 300 na godzinę, nie? Tak, że tu jest prędkość dochodząca do 300 km na godzinę. Natomiast, no, jeżeli trafi, no to bez szans. Gołąb jest co najmniej ciężko ranny, jeżeli tam się uda mu jeszcze wydobyć. No, a najczęściej to ginie. Natomiast jastrząb... Ja tylko raz obserwowałem u mnie atak jastrzębia na jakieś kilkuset metrów. No to już chyba za wysoko jest, nie? I widać było, że ten gołąb, którego wtedy zabił mi jastrząb gołębia, zresztą biorącego udział w ostatnim locie konkursowym, z którym wiązałem duże nadzieje, mogłem go lepiej schować do rozpłodu. I po prostu ten jastrząb, on nie ma takiej możliwości spadania z impetem jak sokół. Tutaj widać było, że on dosłownie takim korkociągu opadał, ale pomimo tego i tak miał prędkość spadania większą od gołębia i mi go zabił. Natomiast najczęściej to jastrząb atakuje jest z zasadzki, czyli siada sobie na wysokim drzewie, tutaj są topole i czeka, aż gołębie lądują. Siedzi cierpliwie i czeka, on się opuszcza, ten gołąb opuszcza, schodzi na dół i pyk, odbiera go nam z ponad gołębnika, albo, co bardzo często obserwuję, młode gołębie albo tokujące gołębie na dachu, zajęte sobą, jastrząb. Tutaj jest teren za mną, bardzo taki zadrzewiony, sady, działki, gdzie sąsiedzi zamieszkują i wysokie też zabudowania, więc jastrząb wtedy nad tym terenem, nisko przelatując, bez zupełnie niepostrzeżenie się pojawia i atakuje. Także no niestety sporo tych jeszcze ataków mam pytanie jest. Takie ciekawi mnie, jak wygląda u was selekcja tych gołębi? No bo u nas wiadomo, no jak się ktoś tam dobrze, jakaś rodzina pokazuje w lotach, no to przeznaczamy tego dobrego lotnika do rozpłodu i po nich chowamy, wiążemy sobie nadzieję. Tutaj też, Dawid, jest podobnie. Hodujemy, najczęściej opieramy hodowlę na dobrych lotnikach, ale też są to gołębie biorące udział w wystawach piękności, tak? Także tutaj, jeżeli ktoś chciałby jakby łączyć w sobie to piękno tego lotu i wyczyny sportowe, no to też podczas selekcji zwraca się uwagę na eksterior tego ptaka, bo to też tak nie można ich selekcjonować tylko na lot, bo generalnie byśmy ciągle hodowali najbrzydsze ptaki i doprowadzili do tego, że ta rasa zupełnie by zmieniła swój pokrój. Czyli tak? Rozumiem, że jakby macie dwie kategorie, czyli jedna ta lotowa, a druga taka poglądowa? Inaczej ci powiem. Jeżeli ktoś się nastawia tylko na wystawy, to powiem tak, to szkoda, że hoduje gołębie wysokolotne, o, szkoda, to może lepiej temu panu by było zająć się pawikami, garłaczami, perukarzami i innymi rasami gołębi tak zwanych uformowanych, identych i innych takich ozdobnych. Natomiast no niestety wielu hodowców tak do zamojskich i rososzańskich wysokolotnych podchodzi, że w ogóle nimi nie lata, no i szkoda, tak? Ja osobiście odradzam wam kupowanie gołębi z takich hodowli, gdzie tylko eksterier się liczy, bo możecie się bardzo srogo zawieść. Ja mam takie telefony od hodowców. Kupiłem gołębie, wypuściłem i tyle je widziałem. No nie dziwmy się, jeżeli gołąb nigdy nie latał, no to tak może być. Natomiast...
A jak wy kupujecie? Tutaj jeszcze powiem, jak to jest zgodzone. Tu jest tak, oczywiście wystawy swoimi prawami się rządzą i wygrywają gołębie najładniejsze, ale w gołębiach wysokolotnych jest coś takiego jak klasa sport. I na wystawie, w tej klasie sport, oceniane są gołębie przede wszystkim przez pryzmat ich osiągnięć lotowych. I teraz nawet bardzo fajnie się stało, bo na przełomie ubiegłego i tego roku w Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza jest taka postać, pan Andrzej Liwczak, który jest koordynatorem do spraw gołębi wysokolotnych i wspólnie z klubami, które zrzeszają hodowców gołębi wysokolotnych i w Polsce w tej chwili przy Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza są dwa takie kluby, czyli klub gołębi wysokolotnych, hodowców gołębi wysokolotnych w Zamościu, przy Zamojskim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, to jest jeden. I drugi, już wcześniej zresztą powołany do życia, to jest klub hodowców gołębi wysokolotnych i akrobatycznych. On się mieści we Wrocławiu i działa przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Te dwa kluby organizują te loty konkursowe i pan Liwczak, koordynator do spraw gołębi wysokolotnych, w porozumieniu z członkami klubu zaproponował takie rozwiązanie i ono zostało zaakceptowane, że w klasie sport bierze się pod uwagę również ocenę pokrojową gołębia z wystawy, czyli na przykład jeżeli gołąb ma mniej niż 92 punkty, to ma ujmowane punkty za lot w przeliczniku procentowym, po 5% za każdy punkt mniej, a jeżeli ma ocenę pokrojową powyżej, to jest punktowane, czyli jakby do tej oceny za lot dodawane są dodatkowe premie za pokrój. I po prostu robi się to w ten sposób, że punkty za lot są naliczane za minuty lotu. Załóżmy, że gołąb miał dokładnie 5 godzin lotu, czyli 300 minut. Jeżeli był naprawdę na wysokim poziomie eksterierowym, miał tam 94-95 punktów, to ma premię aż do 15%, tak? Czyli 45 punktów maksymalnie jeszcze zyska. Jeżeli był wyjątkowo słaby pokrojowo i zaledwie minimum osiągnął 89 punktów, czyli wtedy też jakby te 45% jest to ujmowane z tych 300 punktów, więc tutaj jest to w jakimś stopniu pogodzone. Czyli jeżeli gołąb i fajnie lata, i fajnie wygląda, to jest premiowany. Jeżeli fajnie lata, a mniej fajnie wygląda, to musi naprawdę doskonale latać, żeby liczył się w stawce. Także myślę, że to jest fajne rozwiązanie. I dzięki temu ten sport staje się coraz bardziej popularny, tych lotów konkursowych jest więcej i myślę, że... A jaka jest liczba hodowców? Tak jakbyś... Macie jakieś dane? Tych, którzy organizują loty konkursowe w Polsce, to jest powiedzmy kilkuset hodowców. Takich, którzy zaczynają do tej sprawy podchodzić poważnie. Jest naprawdę coraz większe grono i liczba tych lotów. A młodzi hodowcy są? Są też na szczęście młodzi. Wiadomo, myślę, w naszym pocztowym to myślę, że młodych będzie mogło przyciągnąć to, co się rysuje na przyszłość, czyli na przykład wykorzystanie współczesnych technologii, tych urządzeń GPS, na przykład Skylider stosowany w pocztowych. Okazuje się, że bardzo dobrze się sprawdza u gołębi wysokolotnych i taki nasz kolega z tego wrocławskiego klubu, Antoni Oruba, używa Skylidera do sprawdzania lotu swoich gołębi w rasie budapeszteński wysokolotny i tam dzięki temu zakładamy tą obrączkę z GPS-em gołębiowi i możemy cały lot mieć udokumentowany, czyli możemy... Czyli wtedy mogłyby się zawody odbywać jakby bez obserwatorów, tak, w sumie, nie? Gdyby to, wiecie, tutaj musiałoby nastąpić mądre rozwiązanie gwarantujące, że kierownik lotu ma dostęp do odczytu danych, nie? I tutaj myślę, że taka firma, która produkuje te GPS-y, powinna w takim momencie pomyśleć nad takim zabezpieczeniem tych danych, że na przykład dopiero po zatwierdzeniu przez kierownika hodowca ma do nich dostęp, tak? Czyli żeby nie było tej żadnej możliwości ingerencji. To kwestia do gadania, ale myślę, że to może być fajne też pociągające, tak jak powiedziałaś, młodych ludzi, bo to jest dla nich zawsze jakaś taka nowinka, wiecie, bieganie ze smartfonem, obserwowanie tego gołębia, to zupełnie inna sprawa. Natomiast, no, ja ci powiem tak, Dawid, nawet wielu hodowców do mnie dzwoni pocztowych, którzy są troszkę już zmęczeni tą rywalizacją, a zwłaszcza kiedy są to starsze już osoby,
które już czują, że ciężko jest im tam sprostać temu wyścigowi, tym treningom, a mają hobby utrwalone, uwielbiają gołębie, uwielbiają rywalizację i może być to dla nich alternatywa. To ja mam takiego klienta tutaj w TJW w Białymstoku. Tak. Teraz pan Jarmociuk. To też kiedyś wybitny hodowca gołębi pocztowych i teraz przeszedł, już nie miał sił, mówi na pocztowe, przeszedł na ozdobne. Już kilka lat, nie? Wiktor no Jarmociuk, nie wiem czy... No mówi. Właśnie, nie znam, ale mógłby się zająć Zamojskimi, może by osiągnął na tym polu jakieś fajne sukcesy. Tak, wiedzę o gołębiach ma, bo tam prowadzi paru hodowców. I... Wiecie, to jest naprawdę fajna, fajna sprawa. No, możliwość obserwowania takich treningów, lotów u siebie na działce, fajna rzecz. Trochę boli szyja, bo to jest tak, nie? O. Tutaj... To na leżaczku lepiej poleżeć. Słuchaj, tutaj jest taka technika, że bardziej placujemy na plecach niż na wyprostowanych i sama szyja, czyli w ten sposób, ale oczywiście od czego są plecaki, od czego są leżaki, od czego są lornetki. No takie może ciekawe pytanie będzie dla widzów z mojej strony, jak to finansowo utrzymanie takiej hodowli, no bo w pocztowych dużo ludzi młodych się też zraża, no bo nie jest w stanie po prostu na dobrym poziomie to utrzymać finansowo, nie? Myślę, że tutaj, słuchaj, na dobrym poziomie to wiadomą rzeczą będzie, że tych gołębi nie będziemy karmili jęczmieniem i pszenicą, tak? Musimy kupić troszeczkę suplementów, musimy zadbać o zakwaszanie wody. Ja akurat używam zakwaszacza TJW Aquacid. Używam też witamin, tej multivitaminy, witaminy z grupy B-Complex. Używam tutaj granulatów wspomagających okres pierzenia, wspomagających rozwój gołębi w czasie karmienia młodych itd., itd. Ale to nie są też, wiecie, jakieś horrendalne sumy. Nie ma co po prostu aż wpadać w panikę. Naprawdę, jeżeli hodujemy stado złożone tam z 20, załóżmy, par, to myślę, że naprawdę jest to wydatek taki amatorski, porównywalny, nie wiem, z hodowlą jednego owczarka niemieckiego, tak, którego trzeba wykarmić i też o suplementację zadbać. No wiadomo, chodzi o... A opłaty tutaj... w związku? Słucham? Bo my mamy, powiedzmy... Opłaty w związku to są... No składki naprawdę... członkowskie wiadomo, ale te, bo lotowych jakby nie macie, tak jak my. Nie mamy składek lotowych, mamy składkę roczną. W przypadku... od razu zachęcam wstąpienia do naszego klubu w Zamościu, Zamojskiego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych. Nie trzeba płacić dodatkowej składki, wystarczy się zapisać do Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego i będąc już członkiem tej organizacji wstępujemy do federacji, tak? Przystępujemy do Federacji Polskiej Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Składkę sobie płacimy 70 zł i możemy sobie te gołębie hodować. Dostajemy tutaj prawo do odbierania obrączek, zamawiania obrączek, które obowiązują w Polsce, tak, tych tak zwanych EE, czyli tej organizacji europejskiej zrzeszającej hodowców gołębi rasowych. No i możemy organizować loty konkursowe. Koszty będą takie, no, że musimy się dogadać z kolegami, żeby do nas chcieli przyjechać. No myślę, że każdy, kto ceni sobie tradycje i dobre obyczaje, zadba o to, aby tam tych kolegów poczęstować jakimś posiłkiem, obiadem, zrobić kawę, przygotować jakieś ciacho, bo tak jak zauważyłeś, no, kilka godzin sobie tu posiedzimy. Także myślę, że to, słuchajcie, no to tylko miła atmosfera. To może więcej fajna. Coś o WG, jak to tutaj zachęcić. O wspólnym gołębniku. Słuchajcie, wspólne gołębniki dla gołębi pocztowych to rzecz znana od wielu, wielu, wielu lat. Słynny, nie wiem, $1 million loft, fly or die i inne wdzięczne nazwy, czy ten gołębnik, to jest bodajże tam na Teneryfie, tak? Też jest. Zapomniałem w tej chwili tą nazwę, ale też często oglądałem relacje z tego typu zawodów. No i co? No to jest fajna sprawa, no bo wychowuję młode, mam dobre gołębie, daję je na wspólny gołemik i one uczestniczą tam we wspólnej rywalizacji z całym stadem innych ptaków. No i tam rzeczywiście specyfika jest zupełnie inna, tak? No bo ten wspólny Davy Arona, już mi się przypomniało, nie chodziło mi to po głowie. Ten wspólny gołębnik
Często to jest olbrzymie przedsięwzięcie, gdzie zgromadzonych jest kilkaset, a nawet kilka tysięcy ptaków, gdzie wywożone one są specjalnego typu samochodami, a nawet samochodami ciężarowymi, bo jest tych gołębi tak dużo na te wspólne loty. Jest tych gołębi dużo, więc przy składce jest duża pula na nagrody, stąd słynny $1 million loft i to nazwa, jak sama wskazuje, bierze się od głównej nagrody. No my takiej nagrody nie jesteśmy w stanie zagwarantować. U nas wpisowe, u mnie, to jest 400 zł. Od drużyny czy gołębia? Od drużyny. Od drużyny. 5 gołębi wchodzi w skład drużyny, więc myślę, że to nie są jakieś duże pieniążki. I one są przeznaczone na utrzymanie tych gołębi, na szczepienie tych gołębi, na suplementację, na środki ochrony przed insektami. No i na to, że ja tam biegam i tych kilkanaście dni poświęcam na zorganizowanie lotu konkursowego, udokumentowanie go, one są filmowane. Jest też tak robię, że kręcę króciutkie relacje telefonem komórkowym i bezpośrednio na grupę dla kolegów wysyłam na Messengera, więc oni na bieżąco obserwują sobie wyniki tej rywalizacji. No i są też przeznaczone na nagrody. No oczywiście dlatego trudno, aby taki gołębnik istniał bez sponsorów. W tym miejscu naprawdę wielkie słowo uznania kieruję dla Jacka Bereźnickiego, który jest naszym głównym sponsorem i bez niego ta inicjatywa no, nie byłaby w stanie, nie miałaby szans na powstanie, bo Jacek tutaj pomógł nam w bardzo dużym stopniu umożliwieniu rywalizacji na tych wspólnych gołębnikach, bo dzięki niemu powstały te wspólne gołębniki, jego firma je tutaj nam po prostu postawiła, więc to już jest no, niesamowity dla nas zastrzyk. Natomiast no, nagrody, które tutaj przewidujemy, no to są z tych pieniędzy składkowych, tak? Oprócz tego jeszcze kiedyś nawet Jacek dodatkowe też nagrody tutaj przeznaczał i w tym roku też przeznacza. I w tym roku no to będzie niebagatelna rzecz, bo to będzie wyposażenie przedziału takiego rozpłodowego, standardowego, tam o szerokości 2-3 metrów w taśmy automatyczne. Także myślę, że fajna rzecz. No i co? I dziękuję też waszej firmie, bo zgodziliście się zostać tutaj naszymi takimi sponsorami wspierającymi i otrzymaliśmy od firmy TJW w tym roku 12 kompletów tego zakwaszacza w płynie. Przypomnij mi nazwę, bo jeszcze mi nie utkwiła. Aquacid zakwaszacz. Jak? Aquacid. Nie, tego nie zakwaszacza, to uważam probiotyku. Naturabiotik. Naturabiotik, tak. I też ten probiotyk, bo pomyliłem nazwę, a nie zakwaszacz, bo pomyliłem się z tym, że można też wodę nim po prostu zakwaszać. Mhm. Ten probiotyk, naturabiotik, ja część wykorzystam do kąpieli gołębi, do tutaj ja zabiegów higienizacyjnych, tak? Będę tutaj tą florą bakteryjną ten gołębnik wspomagał, a reszta zostanie przeznaczona dla nagrody i myślę, że jak tam zaplanujemy pewnie dla zwycięzcy z 3 takie probiotyki, naturabiotik, no to będzie koszt blisko 150 zł, także myślę, że już też fajny zastrzyk do nagrody. Tak to wygląda, więc słuchajcie, jest możliwość fajnej zabawy, jest kilkunastu hodowców, w tym roku będzie 16, z całego kraju, dajemy gołębie, bawimy się, sprawdzamy jak latają. W Polsce jest bardzo rygorystyczne prawo dotyczące hazardu, natomiast na szczęście jeszcze nikt nie zabronił robić zakładów koleżeńskich, więc koledzy, którzy... Nie podpowiadaj. Ja nie, ja tylko mówię, że nikt nie zabronił, nie bójcie się. No jeżeli ze sobą chcecie się tam o coś fajnego założyć, to róbcie to, to jest zabawa, tak? To już jakby mnie to nie interesuje. Ale to o to chodzi, żeby było fajnie, żeby to była zabawa, żeby to była satysfakcja i możliwość sprawdzenia gołębi. I są gołębie od hodowców, którzy osiągają wyniki bardzo dobre w latach konkursowych i są na poziomie najlepszych. Bo właśnie chyba Jacek jest takim dość dobrym hodowcą w tej dziedzinie. Jacek ma duże osiągnięcia i w wystawach, i w lotach. A ty zresztą też.
No tak spokojnie. Jakieś tam wyniki. W zeszłym roku widziałem puchary na Ogólnopolskiej w Kielcach. Tak, tam z wrocławskiego klubu. W zeszłym roku, słuchajcie, wygrał Janusz Rak. No, hodowca, który ma najlepsze wyniki na poziomie kraju. Od początku był pewny swojej gołębi. Od początku, jak w zawodach bokserskich mówił, że wygra. I wygrał. Także no, fajnie, bo znał swoje gołębie, ale były miłe zaskoczenia. Na przykład takim zaskoczeniem były gołębie Rysia Ryło ze Słupska. Takiego starszego już pana, który te gołębie hoduje od prawie 60 lat, albo ponad 60 lat, który ma olbrzymie doświadczenie i okazało się, że te jego gołębie potrafiły tutaj naprawdę nieźle zawojować. Także naprawdę, nie martwcie się, jeżeli ktoś nie jest mistrzem kraju, to może zostać mistrzem WG, także droga jest otwarta. A wyniki były takie, no co, w najlepszy czas w locie oficjalnym to był tam 4 godziny chyba 12 minut, czy 8 minut, nie pamiętam. Najlepszy wynik w locie tym Challenge R to był 5 godzin 27 minut i wielu hodowców się tutaj nastawia na niesamowite wyniki. Natomiast kwestia jest inna. W locie konkursowym hodowca ma do dyspozycji swoje stado gołębi. Wybiera z tego stada kilka ptaków, 3, 5, 7, rzadko kto większą liczbę gołębi wypuszcza do lotu konkursowego. No i te gołębie najlepsze, wybrane, wyselekcjonowane wypuszcza. A w WG jest inaczej. Gołąb startuje w stawce różnych gołębi. Jedne są lepsze, inne są gorsze. Jedne mają lepszy dzień, inne mają gorszy dzień. Gołąb jest zwierzęciem stadnym, więc jeżeli to stado wzbija się do góry i jest w nim kilku maruderów, to często ten czas stada jakby uzależniony jest od tego najsłabszego gołębia w tym stadzie. I tylko gołębie takie, no, uwielbiające latać, mające w sobie taką wolę walki, jakby odrywają się od tego stada i rzeczywiście walczą. No, na przykład Janusz Rak miał takie gołębie, które no, miały niesamowitą cechę. Nie dość, że długo zostawały w powietrzu, to jeszcze lądowały ostatnie. Lądowało tam kilka ostatnich gołębi, siadały, a gołębie Raka jeszcze kółeczko, pach i o tych kilka sekund siadał później. Dzięki czemu? Czas lotu był taki sam, ale wygrywał gołąb ten który siadał ostatni, bo czas lotu liczony jest w minutach. My tutaj się nie bawimy w sekundy, tak? Tylko w minutach jest liczony czas lotu. Więc jakby tutaj no zachęcam, naprawdę fajna zabawa. Czyli czas, koniec liczenia czasu jest dopiero jak usiądzie na gołębnik. Tak, jak siada na gołębnik. Jak dotyka, albo tam mam taki krzyżak do lądowania, albo dachu, tak? A chyba, że okiwa nas i usiądzie na dachu domu, bo tak też się zdarza, bo tam była jakaś kawka przepłoszy, czy inny ptak drapieżny, albo nawet na drzewie, co się zdarzało, ale to raczej na początku się zdarzało, że gołąb gdzieś tam usiadł na drzewie, tak? Czyli jeżeli on siada, no to koniec liczenia czasu. Nie może być tak, że on się usiądzie na topoli, poczeka z 3 godziny i łaskawie przyleci na gołębnik. Nie, to nie ma takiej opcji. Także tak to wygląda. No fajna zabawa. Jak to ja powiedziałem, ja zrobiłem 12 lotów konkursowych w zeszłym roku. W tym roku też planuję mniej więcej tyle zrobić. Będę robił też loty te. Może na jeden przyjedziemy. Te specjalne. Zapraszam. Nie wiem, czy moja kamerka da radę to uchwycić. Słuchaj, no, chociaż start i lądowanie. Chociaż start i lądowanie, a część z mojej kamery po prostu filmów ci przekażę do montażu, sobie pomontujesz, także nie ma problemów. Jak najbardziej. No i dzięki temu naprawdę no jest tutaj pole do fajnej rywalizacji. Zachęcam, można się naprawdę na dobrym poziomie pobawić w to, tak? Sprawdzić swoje gołębie, to nie jest jakiś tam wielki koszt. Emocji jest co niemiara, a to zginie, a to jastrząb zabierze, a to chmura zabierze, a to jeden trening, 9-0, 9 gołębi przepada, tak? Wiecie, to są gołębie wysokolotne, to nie jest zabawa, one idą bardzo wysoko. Musisz sobie zdawać sprawę z tego, że one są na wysokości, nie wiem, 1,5 km, 2 km i pojawia się wiatr wiejący z prędkością powyżej 40, nawet 60 km na godzinę. I ten gołąb, on często tego doświadczał i wie, że ten wiatr wieje na jakimś tam określonym poziomie i że jak on się przebije ponad ten poziom, to z reguły jest spokojnie, tak? I tam może sobie polatać. No i on walczy, on się przeciwstawia temu wiatrowi, no ale czasami ten wiatr się układa na poziomie tam 200 metrów, tak? A bywa tak, że na poziomie, nie wiem, 700 metrów się układa i wtedy on walczy, nie jest w stanie tego
przewalczyć. Wiatr go znosi i to nie jest gołąb pocztowy, który wraca z 300 km. Ja mam potwierdzony w moim gołębniku taki przypadek, że gołąb z lotu, który wieczorem się po prostu gołębie nie zeszły, minęło, co się zdarza u gołębi wysokolotnych, że one nie zdążą wylądować i zostają na noc w powietrzu. Na drugi dzień do południa był w Puszczykowie za Poznaniem, 140 km od domu. I to nie jest pocztowy. On nie leci przed siebie. W tym wolnym lotem wiatr w ciągu kilku godzin zepchnął go na taki dystans. Także no te gołębie giną po prostu. Ale tak? Powiedziałeś, że zostają w powietrzu na noc, to one całą noc wachlują? No teren, jeżeli dotarł do Puszczykowa, to wachlował. Bywa tak, co jest też potwierdzone już tymi eksperymentami z GPS-em, że gołąb na przykład w nocy nie usiądzie gdzieś, gdzie jest ciemno, ale jest w stanie usiąść w bardzo dobrze oświetlonym miejscu, na przykład jakieś centrum handlowe, gdzie oświetlone jest mocno dach. I się okazuje, że one potrafią gdzieś kilka kilometrów od domu usiąść dalej. No i wtedy jest szansa na powrót. Albo jest też tak, że one niestety wachlują, wiatr je znosi i wtedy opadają gdzieś daleko od domu, kilkanaście, kilkadziesiąt, czy powyżej 100 kilometrów, no i wtedy szanse na powrót są słabe. U mnie gołąb, już go nie mam, w zeszłym roku sokół mi go zabił, mój 20, wielkim go takim darzę tego gołębia takim uznaniem i bardzo go lubiłem, fajnie mi latał. 20 wrócił po 21 dniach, jak się zgubił i miał całe łapki brudne w sadze, czyli widać było, że spał na kominach. I wrócił do domu, także no potrafią. Koledzy mają takie przypadki, że zginął gołąb jesienią, wiosną się zjawił z powrotem, no bywa. Ale to nie są moje pocztowe. Czyli jakąś orientację mają. Od nich, żeby miały taki instynkt powrotno-lotowy, prawda? No nic, dziękujemy Ci za dość chyba długi reportaż wyjdzie. Dziękujemy. No, jak zwykle. Zawsze coś ciekawego na kanale, też może dotrzemy do innej grupy widzów. Zachęcamy do subskrypcji, też tutaj w linku umieścimy linki do Twojego kanału, do WG. No i co, do zobaczenia może na jakimś locie w sezonie. Zapraszam i zachęcam Was do korzystania z oferty firmy TJW. Jest sporo fajnych suplementów u mnie na bieżąco, najczęściej zakwaszacz Aquacid, witaminy, multivitamina B-Complex. Proimmuno pewnie też sypkie, korzystam, czy wy nie? Aktualnie mam Proimmuno. Korzystam też z tego zielonego probiotyku w kulkach. Avipro. W tym roku już go nie miałem, ale macie go jeszcze? Zeszłym rokiem skończyliśmy. A to szkoda, nie bo będzie. Powiem Ci, że wielu hodowców go bardzo chwaliło, bo była to genialna sprawa, dawaliśmy młodym gołębiom w okresie przechodzenia, wiesz, z papki na ziarka. I dawaliśmy do dzióbka, wiesz, po kilka ziarenek, tam 2-3 razy i gołębie młode super się dobrze chowały. No i ten Aquarespiro, Aquacox, czyli taki typowy koksydiostatyk, respiro wspomagający drogi oddechowe, co też u wysokolotnych jest bardzo ważne, żeby te drogi oddechowe były zdrowe. No i oferta granulatów. Słuchajcie, ja znam takich hodowców, którzy mówią tak: nie dawaj gołębiom granulatu, bo to nie kura. Zgadza się. Nie dawaj gołębiom granulatu dla brojlerów, bo to nie brojler. To nie masz tych gołębi tuczyć. Natomiast jeżeli dajesz gołębiom granulaty, to jesteś w stanie zapewnić im takie składniki pokarmowe, mikroelementy, witaminy, których nie jesteś w stanie zbilansować karmiąc ziarnem. Także pod tym względem te granulaty są dopasowane przez firmę TJW do gołębi. Gołębie nam się nie tuczą, gołębie nam, nie wiem, nie rosną jak brojlery, nie bójcie się tego. A dostarczają wszystko. Gołębie się doskonale rozwijają i wielu hodowców bardzo sobie ceni ten granulat dla odsadzania młodych adenostop, bo naprawdę ma genialne wspomaganie tego kryzysu rozdzielania młodych, tak? Też w przypadku gołębi wysokolotnych my musimy je oddzielić od gołębi dorosłych,
bo przechodzimy na inną dietę, bo przechodzimy na treningi, bo zupełnie inną filozofię dajemy karmienia, więc AdenoStop się doskonale sprawdza. Także zachęcam Was do oferty firmy TJW, bo myślę, że jest to solidna i przemyślana oferta. To tak z mojej strony i nikt do tego nie zmuszał, mówię to na bazie moich doświadczeń. To nic, dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia.